Dziury w ziemi. Co ma na sumieniu padł deweloperka? Cześć, ja nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Jeśli interesujesz się rynkiem mieszkaniowym w Polsce, a może nawet jeśli się nim aktywnie nie interesujesz, ale i tak w pewnym sensie go tworzysz, no bo potrzebę mieszkaniową musimy zaspokoić wszyscy, to pewnie udało Ci się zetknąć z pojęciem nazwanym patodeweloperką. Jest to dość skomplikowane zjawisko, które polega na tym, że często deweloperzy budują nowe inwestycje w oparciu tylko i wyłącznie o zysk, przez co wiele do życzenia pozostawia jakość tychże mieszkań, tychże inwestycji. I o tym dzisiaj właśnie porozmawiamy, czyli jak zapobiegać tej patodeweloperce i jak polepszyć sytuację mieszkaniową w naszym kraju. A moim dzisiejszym gościem będzie Łukasz Drozda. I w sumie może będzie najlepiej, Łukasz, jak przedstawisz się sam. Doktor Łukasz Drozda, urbanista i politolog, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Dziury w ziemi, patodeweloperka w Polsce. Czyli motywem przewodnim jest książka niedawno napisana przez Łukasza, a dziś poruszymy takie tematy jak czym jest tytułowa patodeweloperka, jakie są przyczyny, powody obecnego stanu polskiej polityki mieszkaniowej, nie za dobrego stanu, dodam na marginesie, czym jest i jaki wpływ na miasto ma urbanistyka łanowa, a także jakie mamy alternatywy do patodeweloperki i jak ogólnie poprawić sytuację mieszkaniową. Mój podcast powstaje z czystej pasji i chęci edukacji urbanistycznej, dlatego jeśli daje Ci on wartość, będę bardzo wdzięczny, jeśli wesprzesz go dowolnie wybraną przez siebie kwotą na serwisie Patronite. Znajdziesz mój podcast pod adresem patronite.pl/urbcast. A teraz zapraszam na najnowszy odcinek o dziurach w ziemi. Słuchaj, miło mi Ciebie znowu widzieć, słyszeć i rozmawiać z Tobą w Urbcaście, a od naszego spotkania minęło już tak naprawdę niecałe 2 lata. Zeszłym razem rozmawialiśmy o gentryfikacji i nie tylko. Dzisiaj ten temat trochę zmienimy, ponieważ porozmawiamy o dziurach w ziemi, aczkolwiek nie będzie to rozmowa o archeologii, a będzie to rozmowa o polskiej polityce mieszkaniowej i o właśnie tytułowej patodeweloperce. Po tym długim wstępie prowadzącego ja chciałem Cię przede wszystkim, Łukasz, zapytać, skąd właśnie wziął się pomysł na zajęcie się takim właśnie tematem, który jest, może zaraz też do tego dojdziemy, trochę takim tematem niewdzięcznym. Oczywiście jako politolog, jako urbanista myślę, że obserwujesz to, co się dzieje w mieście, więc mieszkalnictwo jest na pewno częścią tego wszystkiego, no ale jednak być może był tam jakiś konkretny motyw do tego. Znaczy wiesz, no powiedzmy sobie uczciwie, pomysły na książki najczęściej biorą się z tego, że wydawnictwa łowią tematy, na które uważają, że ktoś, kto ich zdaniem dobrze je opisze, no może się porwać, i trochę tak było w tym wypadku. Ja nie jestem autorem pomysłu książki. Pomysł na książkę pochodzi od Łukasza Najdera, który jest, myślę, że dość rozpoznawalną postacią w polskiej sieci i przy okazji redaktorem inicjującym w wydawnictwie Czarne, więc rzeczywiście to wydawca wymyślił ten temat. Natomiast on mnie oczywiście interesuje z paru względów, bo on też zahacza na moją specjalizację badawczą dość istotnie, bo nie da się zajmować studiami miejskimi nawet tak szeroko, rzecz ujmując, czy nie da się zajmować polityką mieszkaniową, czy nawet nie da się zajmować gentryfikacją, która przecież się też przecina z polityką mieszkaniową bardzo istotnie, jeżeli chodzi o obszar badawczy, i nie zająć się w Polsce patodeweloperką. To jest bardzo duży problem. To jest problem, który myślę, jego popularność w polskiej sieci, fakt, jak duże zainteresowanie to hasło wykręca, kiedy przyjrzy się masie dyskusji bardzo różnego rodzaju, masie memów, masie fanpage'y, flame'ów na Twitterze, ale też masie publikacji w bardziej tradycyjnej prasie i mediach wszelkiego innego rodzaju, no to zobaczymy, że to jest coś, co rzeczywiście ludzi interesuje. Zainteresowanie tą książką jest naprawdę potężne. Bardzo dużo osób się mnie zapytało o możliwość wywiadu, bardzo dużo osób poprosiło o egzemplarze autorskie, co jest dowodem
na to, że chyba wszyscy wyczuwamy to, że to jest dość istotny temat i on bardzo nas dotyczy i bardzo emocjonuje. Często różne tematy wokół urbanistyki ludzi emocjonują, ale chyba ten emocjonuje w Polsce szczególnie. Myślę, że warto też wspomnieć, że tak jak mówiłeś, to nie jest twoja pierwsza książka, bo zajmujesz się badaniem różnych aspektów związanych właśnie z rozwojem miejskim. Pisałeś o gentryfikacji, która ma swoje plusy i minusy, tak jak zresztą omawialiśmy to w naszej zeszłej rozmowie. Pisałeś też o historii dyskursu polskiej lewicy radykalnej, a także o instrukcji obsługi polskiej urbanizacji. Więc jak teraz dołożymy do tego właśnie politykę mieszkaniową w Polsce i to jeszcze w takim ujęciu właśnie trochę memicznym, tak, o tej patodeweloperce, to wydaje mi się, że to jest kolejny temat, który jest kontrowersyjny, który jest poruszający i zastanawiam się właśnie, czy ty się kierujesz właśnie jakimiś takimi tematami, które wywołają jakąś szerszą dyskusję, czy może jakieś inne były podstawy do tego? Wiesz co, to zależy. Zależy w przypadku tego, o której publikacji mówimy. No moja pierwsza książka, Lewactwo, no rzeczywiście jest dość podobna do patodeweloperki, bo mamy takie hasło, które budzi duże zainteresowanie. Nie zawsze wiadomo, o co chodzi, bo też tam celem tamtej publikacji było wyjaśnienie tego, że właściwie często nie wiadomo, o co chodzi, kiedy się używa tego popularnego sformułowania, więc tam się zajmowałem z tym, skąd ono się wzięło, na czym polega. Ono też zahacza o tematykę urbanistyczną, bo myślę, że zwrot lewaki na rowerach nie jest czymś, co nie byłoby zrozumiałe dla chyba wszystkich słuchaczy twojego podcastu. Natomiast rzeczywiście różne są drogi zainteresowania się różnymi publikacjami, różnymi tematami, które tym publikacjom służą. W przypadku Lewactwa to był mój pomysł, na który sam wpadłem, kończąc studia moje pierwsze tak naprawdę. I dlatego potem tym się zająłem. Natomiast jeżeli mówimy o tym temacie, no to on się wziął z pomysłu innej osoby. Być może dlatego, że też napisałem taką publikację, to i tym razem mi ten temat powierzono. Myślę, że też chodzi o to, że no rzeczywiście to jest taki temat, na który po prostu wiele osób czekało, żeby on został opisany, że to jest też bardzo charakterystyczne, że w momencie, kiedy pracuję nad różnymi tematami, no to często jest tak, że pracując nad jakimś szczególnie takim bardziej naukowym ściśle projektem badawczym, muszę go niekiedy wyjaśnić ludziom, z którymi współpracuję, na przykład chcąc im opowiedzieć o książce, ich zainteresować, albo wyjaśnić w ogóle całą koncepcję badawczą. No, często badania naukowe tyczą się tematów, które nie są bardzo oczywiste i na pierwszy rzut oka trzeba wyjaśnić, o co chodzi. Ja w tej chwili zajmuję się też innym projektem, w którym skupiam się na takich kwestiach jak świadomość przestrzenna różnych aktorów społecznego wytwarzania przestrzeni oraz dyskutuję nad trafnością analitycznej kategorii postsocjalizmu i neoliberalizmu w rozumieniu urbanizacji w Europie Środkowo-Wschodniej. I teraz użyłem takich pojęć, które coś tam pewnie komuś coś mówią, pewnie jakieś świtały nam skojarzenia, ale realizując prawie 100 wywiadów pogłębionych na ten temat w 5 różnych miastach, w 3 różnych państwach w ciągu ostatnich 2 lat, no wyuczyłem się, jak przedstawić o to, co mi chodzi w tym projekcie, ale tak naprawdę wymaga to 5 do 10 minut opowiadania, o co chodzi, jakie są aspekty tego projektu, który jest policzony na parę lat i jeszcze pierwsza publikacja się na ten temat nie ukazała. No może w jakimś autoportrecie trochę zahaczałem o tę tematykę. Niedawno opublikowałem ten artykuł o podobieństwach i różnicach między polską i ukraińską urbanizacją. No to trochę rzeczywiście jest związane z tym, że prowadziłem paromiesięczne badania w Ukrainie. Ale to są tematy, które wymagają długiego opisu, wprowadzenia, wdrożenia. Nawet teraz moja wypowiedź jest trochę przydługa, kiedy o tym opowiadam. A kiedy mówimy patodeweloperka, no to od razu, to po prostu ogniskuje uwagę. Ktoś ma jakieś skojarzenia, chociaż one też bywają, myślę, błędne, bo właściwie kiedy zastanawiamy się nad tym, czym jest patodeweloperka, to możemy zastanowić się, czy to jest każdy mem, który mówi o beznadziejnej powierzchni mieszkaniowej, czy to jest też temat zajmujący się rynkiem wtórnym nieruchomości, czy to są fliperzy, czy to jest nieodpowiedzialny wybudowany biurowiec albo wstrętne centrum handlowe łamiące zasady dobrego smaku i rozwoju zrównoważonego, bo to też mogłoby być przedstawione pod hasłem patodeweloperka. Patodeweloperka, znaczy deweloperzy są podmiotami, które budują no, nieruchomości w komercyjnym modelu. To jest chyba najprostsza definicja, jak możemy zdefiniować dewelopera, ale kiedy myślimy patodeweloperka w Polsce, to myślimy nieruchomości mieszkaniowe, mimo tego, że znaleźlibyśmy przykłady no, naprawdę nieudanych realizacji także w innych segmentach rynku nieruchomości. Patodeweloperka wydaje się tylko
takim wierzchołkiem góry lodowej, bo oczywiście możemy pośmiać się z internetowego mema, który tą patodeweloperkę opisuje, ale to jest zjawisko przedstawiające duży problem mieszkaniowy, który mamy w Polsce, o którym właśnie też chciałbym porozmawiać. Co ciekawe, ty właśnie podejmujesz się takiego tematu, o którym znana architektka i urbanistka Agata Twardoch mówi, że nie da się rozwiązać, bo jest to tak skomplikowany problem, że jest on niemalże nierozwiązywalny. Jeśli w ogóle mówimy o tej całej patodeweloperce, to jakie są te główne problemy związane z mieszkalnictwem? Ja wprowadziłem sobie wewnętrznie w mojej głowie i co za tym idzie w toku mojej pracy też nad tym tematem podział na trzy obszary związane z zagadnieniem patodeweloperki, czyli kwestie architektoniczne wokół samego kształtu budynków od wewnątrz i od zewnątrz. Zarówno mówię tutaj o mieszkaniach i o częściach wspólnych. Po drugie, to jest ta płaszczyzna urbanistyczna, która z jednej strony mojego wykształcenia jako urbaniście jest mi szczególnie bliska, czyli mówię o całych układach przestrzennych. Ale urbanistyki przez taką osobę jak ja, która jest nie tylko inżynierem planowania przestrzennego, ale przede wszystkim jest naukowcem z zakresu nauk społecznych, najbliższa to jest też kwestia, która urbanistykę otacza. Cały kontekst społeczny, a jak kontekst społeczny, to też oczywiście kontekst ekonomiczny, w którym społeczeństwo funkcjonuje, w którym patodeweloperka również funkcjonuje jako jeden z produktów współczesnego społeczeństwa polskiego. W związku z czym powiedziałbym, że to są właśnie te trzy poziomy. Architektura, urbanistyka i ekonomia, socjologia pewnie też, no ten poziom społeczno-ekonomiczny, które mówią o różnych problemach, no bo w przypadku patologii rynku deweloperskiego, no to dla mnie patologią jest to, iż te mieszkania są niedostępne cenowo i trzeba brać 30-letnie kredyty oparte w Polsce na ten nasz pokraczny i absolutnie skandaliczny system finansowania oparty o kredyty na zmiennym oprocentowaniu, których po prostu się nie da przewidzieć, ile będziemy płacić za nieruchomości, chociaż wszyscy nas przekonują, że posiadanie nieruchomości jest rodzajem stabilnej inwestycji i stabilizacji życiowej. No wiemy, że jest zupełnie odwrotnie i też między innymi temu służy ta książka, żeby ten problem nakreślić. No i te pozostałe płaszczyzny, które bardziej tradycyjnie kojarzą się z zakresem przedmiotowym Urban Studies. Przedstawmy też pewne ramy w ogóle dla samej patodeweloperki, bo to nie jest tak, że ona się wzięła znikąd. W książce piszesz, że patodeweloperka to w gruncie rzeczy logiczna konsekwencja splotu realnych potrzeb konsumenckich, zachowawczości polityków i motywowanej cwaniactwem chciwości. No, bez wątpienia tak jest. Patodeweloperka nie istnieje w próżni. Patodeweloperka jest, no tak jak zacytowałeś, zgadzam się z tą myślą, ponieważ sam ją napisałem, natomiast rzeczywiście to, co było myślą przyświecającą pisaniu W dziur ziemi, to było takie głębokie przekonanie, że ja bym nie chciał, żeby ta książka była tylko memem. Kiedy z wydawcą zastanawialiśmy się nad paroma rzeczami związanymi z tym, jak ta książka powinna funkcjonować, no to jedną z takich rzeczy najbardziej widocznych na pierwszy rzut oka jest kwestia okładki związanej z tą książką. Finalnie wydawca wybrał ten projekt z osiedlem Bliska Wola w Warszawie, przekrzczonym przez internautów na Hong Kong na Woli, który no rzeczywiście jest chyba takim wizualnym skojarzeniem silnym z patodeweloperką, ale mi osobiście też bardzo podobała się finalnie nie zrealizowana wersja okładki, na której widzieliśmy ten miniaturowy plac zabaw we Wrocławiu z tym takim samotnym bujakiem otoczonym dość wysokim płotem wciśniętym na parking. Dla mnie te skojarzenia są niezwykle sugestywne, kiedy widzimy wychowywanie dzieci, czyli całą ich socjalizację urbanistyczną, która polega na tym, że funkcjonują w jakichś takich absolutnie kuriozalnych realiach przestrzennych. I ten pomysł wydawał mi się dość fajny, bo on też pasuje do takiego żartobliwego stylu, który staram się uprawiać i w swojej komunikacji, i w swoim pisarstwie, który pomimo tego, że stara się być merytoryczny i analizować fakty i możliwie rzetelnie opisywać zjawiska, no to też wydaje mi się, że atrakcyjną formą przedstawiania takich zagadnień jest też jednak podchodzenie do tego z odpowiednią dozą poczucia humoru. No i taki trochę makabryczny rodzaj poczucia humoru jest mi oczywiście bliski w przypadku tego, żeby też to przedstawiać za pomocą tego typu obrazów, jak ten plac zabaw we Wrocławiu.
nie wiem jak to nazwać, no chyba, ale chyba smutne, tak? W jaki sposób grodzenie też w ogóle, grodzenie swojej własnej własności doprowadza do tego, jak izolujemy się w naszej przestrzeni. Opisujesz też w książce Marinę Mokotów, czyli takie dość znane willowe osiedle w centrum Warszawy, gdzie no klasycznie tak, jest szlaban, ciężko się tam dostać, chociaż tobie akurat się udało, co też opisujesz w książce, ale to jest właśnie tworzenie takiego luksusowego getta w pewnym sensie. Chciałbym sprostować i tutaj ci celowo wejdę w słowo, ponieważ tam się wcale nie jest trudno dostać. I to jest też istotne w tym wszystkim. W sensie tam bardzo łatwo jest wejść. Więcej problemów trochę pojawia się na jakby kolejnych śluzach na wyższych poziomach, ponieważ to jest grodzony system, w ramach którego mamy kolejne systemy grodzeń, podsystemy. Natomiast barierą dla samochodu nie ma tych istotnych barier. Nawet samochodem jest dość łatwo wjechać. Znowu to zresztą przetestowaliśmy, ponieważ jeden z dziennikarzy zaprosił mnie do tego, żebyśmy razem obeszli Marinę. Przyznał się, że tam nigdy nie był. To było też bardzo symptomatyczne, bo wielu ludzi w Warszawie nigdy na Marinie nie było. Bo po co mieliby być w czymś, co jest tak odcięte od miasta? I on też się przyznał, że mieszka od dekady w Warszawie, ale nigdy wcześniej nie miał okazji tam zajrzeć. I on przyjechał samochodem. Zgadnął mnie z przystanka autobusowego po drodze, bo ja tam chciałem pojechać transportem publicznym. No i oczywiście też powiedzieliśmy, że mamy interes w kawiarni, w której się spotykaliśmy, żeby nagrać część rozmowy. I no i nie było problemu z wjazdem. Wejść można zupełnie tak od ręki. Nawet robiłem zdjęcie do własnej dokumentacji fotograficznej, fotografując te takie a la autostradowe bramki przy głównym wjeździe na osiedle. Więc to wcale nie jest trudno się dostać. Też na tym polega ta ironia grodzonych osiedli, że one bardziej utrudniają życie chyba w takim codziennym funkcjonowaniu, a nie komuś, kto jest zupełnie z zewnątrz i chce tam zrobić sesję fotograficzną, albo komuś, kto chce po prostu coś ukraść na takim osiedlu, a przecież podobno bezpieczeństwo jest jednym z tych czynników, które mają nas zachęcać do takiego używania tego typu przestrzeni. Też przyniosłem tutaj tę Marinę, ponieważ no jest to osiedle, które jakoś tak przychodzi na myśl, przynajmniej jeśli ja myślę o tej patodeweloperce, bo mi się ona kojarzy też właśnie z takim grodzeniem się, z zabezpieczaniem własnej własności, która jest na pozór niedostępna, tak jak zresztą powiedziałeś, ale przynosi to bardzo duże problemy, tak, dla całej przestrzeni, dla tego, jak w mieście funkcjonujemy. Próbuję też tutaj pokazać, no, że ta patodeweloperka i problemy mieszkaniowe, które mamy, się nawarstwiają, więc może porozmawiajmy jeszcze o tym właśnie, w jaki sposób te wszystkie problemy na rynku mieszkaniowym wpływają na jakość miasta. Czy miałeś też właśnie jakieś takie przemyślenia na ten temat? No tak, niewątpliwie, no one wpływają na jakość miasta w takim sensie, że wbrew przekonaniu, które niestety ciągle jest bardzo popularne, że absolutnie każdy problem społeczny można rozwiązać urynkowieniem, bo wolny rynek jest racjonalnym mechanizmem lokacji zasobów wszędzie, tak ciągle niektórzy twierdzą, no wiadomo, że w zakresie polityki mieszkaniowej tak nie jest. Wiadomo, że urbanizacja często pada ofiarą tego typu myślenia. Pada jego ofiarą również z tego względu, że polski system mieszkalnictwa jest oparty na prywatyzacji wszystkiego, co się nawet nie tyle, że rusza. To nie byłoby najlepiej, gdyby mieszkania się ruszały, chociaż czasem w przypadku mieszkań niskiej jakości i ten problem występuje. Ale polskie mieszkalnictwo opiera się nawet również prywatyzacji wszystkiego, co się nie rusza. Czyli wszystkie nieruchomości właściwie są prywatyzowane na różne możliwe sposoby, a w przypadku, no i to jest, nie wiem, kwestia na przykład właśnie prywatyzowania mieszkań komunalnych, ale to jest też kwestia oczywiście przede wszystkim nowo oddawanych do użytku lokali. W 2022 roku deweloperzy wybudowali w Polsce 144 tysiące mieszkań. Nie liczymy w tym i tak nieszczęsnych mikrokawalerek, które oficjalnie się nie łapią do statystyki publicznej jako mieszkania, czyli tak naprawdę nawet więcej niż te 144 tysiące. Samorządy dla odmiany w różnych formach łącznie 2 tysiące. Jest jeszcze budownictwo indywidualne, które jakoś konkuruje z deweloperami, jeżeli mówimy o obszarach bardziej peryferyjnych. No ale jeżeli ktoś pochodzi, tak jak ja, z Warszawy, albo z Krakowa, albo z Wrocławia, albo z Łodzi, Poznania i tak dalej, to we wszystkich tych miastach, nawet w Łodzi, gdzie ceny nieruchomości są najniższe z tej piątki, którą wymieniłem, największych polskich miast, to wybudowanie się samodzielnie, postawienie sobie domu jest koszmarnie skomplikowaną drogą inwestycją. Teraz zresztą na fali inwazji pełnoskalowej
Rosji na Ukrainę i kryzysu, który też jest powiązany z pandemią, no z paroma elementami, w ogóle spadło zainteresowanie jeszcze budownictwem jednorodzinnym, więc to tak naprawdę wbrew temu, że deweloperzy też mówią o tym, że trochę zmniejszają swoją produkcję, to też dodatkowo pompuje ich znaczenie. Więc w przypadku wielkich miast mamy do czynienia z taką sytuacją, że deweloperzy budują na przykład powyżej 95% mieszkań ze wszystkich, które są realizowane nowych, oddawanych do użytku lokali mieszkalnych. Czyli ich wpływ na rynek jest monstrualny. Ich oferta w związku z tym jest adresowana do wszystkich absolutnie grup użytkowników. To nie jest tak, że deweloperzy budują tylko mieszkania w wyższym standardzie. I co jest sprawdzone w wielu miejscach na świecie, to fakt, że nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem, jeżeli nie istnieją deweloperzy, jeżeli nie buduje się żadnych mieszkań na wynajem. Ja nie byłbym zwolennikiem rozwiązania takiego systemu, w którym w ogóle nie ma mieszkań żadnych własnościowych oddawanych przez firmy deweloperskie. Natomiast dość naturalnym rozwiązaniem jest to, że adresatami ich oferty są klienci o grubszych portfelach. Tacy, których po prostu stać na to, żeby wydać więcej, żeby mieszkać lepiej. Na przykład w mieszkaniu zaprojektowanym przy wykorzystaniu lepszej jakości materiałów, nie wiem, z bardziej designerskim projektem, to jest po prostu ładniejsze, piękniejsze. I to jest oczywiście pewna grupa konsumentów, ale to nawet niekoniecznie jest większość klasy średniej. A w przypadku miast, które trochę lepszą jakość życia prezentują, klasa średnia też mieszka w mieszkalnictwie innym niż tylko kupowanych deweloperów, która też po prostu wynajmuje często. No a na pewno, no nawet jeżeli korzysta z usług deweloperów, to raczej w kontekście najmu. I taki rynek byłby bardziej zrównoważony. Natomiast jeżeli mówimy o sytuacji, w której osoby, które nie powinny brać kredytów, bo jest to zbyt istotne obciążenie dla ich budżetów domowych, bo są to zbyt niestabilne finansowo gospodarstwa domowe, bo to są ludzie, którzy przygnieceni kosztami życia, kosztami szczególnie życia związanymi właśnie ze spłacaniem kredytu hipotecznego, gorzej funkcjonują. Na mniejszą liczbę rzeczy sobie pozwalają w życiu, są bardziej zestresowani, są mniej wydajnymi pracownikami itd., itd. Ogólnie ich jakość życia jest niższa. Oni przecież nie decydują się na wybieranie produktów najlepszej jakości. To oni trafiają do dyskontów deweloperskich, którzy stawiają podłej jakości budynki stawiane w modelu urbanistyki łanowej na polskim przedmieściu, gdzie w środku mamy gipsowo-kartonowe ściany, a te ściany, które są ścianami nośnymi, i tak są na tyle fatalnej jakości akustycznej, że słyszą kaszel sąsiadów albo tuptanie psa w sąsiednim, nie daj Boże, powyższym mieszkaniu, które przywodzą nam na myśl no, te najgorsze kombatanckie opowieści pod tytułem Wy, młodzi ludzie, nie pamiętacie, jak to było mieszkać w bloku w PRL-u, gdzie było słychać wszystko, wody nie było niczego. No przecież wiele tych takich czarnych legend, często słusznych zresztą, powraca w przypadku oferty dyskontów deweloperskich. Więc jeżeli się pytasz mnie o to, jak to wpływa na jakość miasta, bo od tego przecież tematu przy tym pytaniu wychodzimy, no to mówię, że wpływa to fatalnie, ponieważ wpływa to na to, że produkujemy tego typu mieszkania, jakie tak naprawdę nie powinny powstawać. Produkujemy tego typu osiedla, które nie powinny powstawać, a są przy tym pieruńsko drogie, więc system jest nieefektywny i produkuje też urbanistykę i architekturę fatalnej jakości. Ale czy to jest tak, że właśnie tylko sami deweloperzy są temu winni? Czy to jest po prostu wynik ogólnej sytuacji wynikającej z historii, z braku dostępności mieszkań i z takiego ukształtowania w ogóle sposobu albo samej polityki mieszkaniowej? Oczywiście jedno i drugie. Nie tylko deweloperzy są temu winni. Ja sam jestem zwolennikiem tego podejścia mówiącego o długim trwaniu wielu problemów i przyczynach, które wynikają z nawarstwiającego się przez dekady i stulecia rozwoju, który powoduje szereg różnic chociażby w rozwoju Europy Środkowej, Europy Wschodniej, czy Europy Zachodniej, Południowej, Północnej itd., czy innych regionów świata, to ma znaczenie. Ale z drugiej strony też nie jestem zwolennikiem takiego fatalistycznego poglądu pod tytułem my jesteśmy jako jedyni na świecie najbardziej obciążeni największymi problemami i tylko my musimy sobie umieć
je rozwiązać, bo wszystko, co działa wszędzie inaczej na świecie, nie powinno nas niczego uczyć. Wiele osób tak myśli. Wiele osób tak uzasadnia rozmaite problemy urbanistyczne. Na przykład Polacy nigdy nie zgodzą się na pewne reformy, jeżeli chodzi o korzystanie z motoryzacji indywidualnej, bo my, Polacy, mamy taką specyfikę, że nigdy w życiu nie porzucimy samochodów prywatnych. Przecież tego typu argumenty są zupełnie serio podnoszone w debacie publicznej i myślę, że też one są podnoszone na temat polityki mieszkaniowej. No, w Polsce nie da się wprowadzić podatku katastralnego, który rozwiązałby szereg problemów z finansowaniem mieszkalnictwa publicznego. Nie da się, bo się nie da, bo na pewno się nie da, bo Polacy jesteśmy jedni specjalni. Pomimo tego, że jakoś tego typu rozwiązania istnieją w masie innych miejsc na świecie. Więc myślę, że to jest jednak też kwestia zaniechań natury regulacyjnej po roku 89. To jest oczywiście też kwestia dramatu związanego z 2003 rokiem i no, totalną demolką systemu planowania przestrzennego w Polsce, który oczywiście jest związany też z zjawiskiem fotodeweloperki na wiele sposobów i poprzez brak planowania przestrzennego w wielu miejscach, chociaż brak polityki publicznej jest formą prowadzenia polityki publicznej, więc tak naprawdę brak planowania też jest formą planowania. Też jest planowaniem. Dokładnie. Natomiast też jest tak, że nawet kiedy to planowanie występuje, no to ono funkcjonując w oparciu o mechanizmy przepisów z ustawy z 27 marca 2003 roku, też te błędy wynikają często z rozwiązań już rozprowadzonych, więc nawet planowanie może być złe. No na to narzekamy w Polsce i myślę, że też słuchacze Urbcastu są przyzwyczajeni chyba do raczej niespecjalnie formułowanych w stosunku do polskiej urbanizacji pochwał w zakresie planowania przestrzennego. No takim oczywistym argumentem na rzecz tego, że to nie działa, jest to, że jakbym zadał ja tobie pytanie albo sobie samemu o to, w którym miejscu w Polsce polityka przestrzenna funkcjonuje dobrze, no to chyba byśmy mówili, nie bardzo mam pomysł, no nie wiem, może poproszę następne pytanie. Ale może coś by się jednak znalazło. Do tego zaraz wrócimy. Czy w takim razie rynek nieruchomości w Polsce jest ukształtowany przez politykę mieszkaniową lub jej brak? Czy jest to raczej efekt działania kapitalizmu, w tym tego dzikiego? Znaczy, to jest oczywiście naturalny produkt kapitalizmu, no bo pojawienie się deweloperów w Polsce też pojawiło się na fali kapitalizmu. Pierwsi deweloperzy zaczęli się pojawiać na początku lat 90., ale oni się też zaczęli pojawiać wraz, tak bardziej masowo, wraz z dojrzałością większą, rosnącą naszego rynku, naszej gospodarki, no bo duży udział deweloperów w produkcji mieszkaniowej to już jest XXI wiek. Kiedy spojrzymy sobie na historyczne dane o produkcji mieszkaniowej, to w latach 90. firmy deweloperskie nie miały takiej pozycji jak obecnie. One nie budowały wtedy dziesiątek tysięcy mieszkań. One w połowie lat 90. dopiero zaczęły się pojawiać. Wcześniej to były mocno incydentalne historie. Wspominałeś o takim osiedlu, które jako pierwsze się pojawiło w ogóle w podwarszawskim Piasecznie, w którym się wychowywałem, gdzie pewien biznesmen z Ameryki poprzez to osiedle też pokazywał taką jakby bogactwo, tak? To tak, to jest pierwsze polskie grodzone osiedle. No to widzisz, pochodzisz z historycznej części naszego kraju, jeżeli mówimy o urbanizacji. Ja nie mogę się akurat pochwalić aż taką innowacją z moich bezpośrednio rodzinnych stron, ale tak, no to jest pierwsze polskie grodzone osiedle, które rzeczywiście jest jeszcze pierwszej połowie lat 90. realizowane w dziurach w ziemi. Dokładniej możecie przeczytać o tym, co tam się działo i o co dokładnie chodziło, jak to osiedle też było oceniane wtedy. Niemniej tak, no w sensie to są dość incydentalne historie. No w książce też opisuję właśnie w tym wątku grodzonych osiedli to, jak na początku XXI wieku, właściwie w połowie pierwszej dekady XXI wieku, zaczęto dostrzegać to, że w Warszawie już wówczas wtedy było 200 grodzonych osiedli. Ale to jest przełom ubiegłego i obecnego milenium. Wcześniej deweloperzy aż tak istotnej roli nie odgrywali. W latach 90. jeszcze spółdzielnie budowały więcej niż firmy deweloperskie. Mhm. Więc myślę, że to też jest bardzo ważny kontekst. Ja bym chciał, żeby on rzeczywiście został w pamięci czytelnikom książki czy naszym słuchaczom, że nie dość, że istnieją inne formy polityki mieszkaniowej niż deweloperska, to zjawisko też nie jest wieczne. Ono nie jest wieczne, dlatego że nie tylko nie będzie dane na zawsze, bo nie ma takich systemów społecznych, które trwają wiecznie, co niestety jest też negatywną cechą demokracji, bo wszyscy byśmy chcieli, żeby ona, że ja bym chciał, chyba nie wszyscy byśmy chcieli niestety, ale ja bym chciał i mam nadzieję, że jak najwięcej z was też by tego chciało, żeby był to trwały, stabilny i możliwie długotrwały system. Ale też różnego rodzaju patologie nie są trwałe, więc nie należy się fiksować na takim nastawieniu, że nigdy one się nie zmienią i nigdy się nic nie poprawi na lepsze, bo to też nieprawda, nawet jeżeli dopada nas w różnych momentach jakiś daleko posunięty fatalizm.
Ale też jest tak trochę z tą polityką mieszkaniową, z tym mieszkalnictwem, że to nie jest tak, że już nasi dziadkowie kupowali budynki od Dom Development i od WU Construction. I to nie jest tak, że ich dziadkowie brali kredyty hipoteczne, tylko ten system funkcjonuje dopiero w XXI wieku. Ten argument jest jeszcze raz użyję porównania do samochodów. Samochody osobowe w Polsce zaczęły się szerzej pojawiać w latach 70. Masowo w ogóle korki zaczęły się pojawiać w latach 90. No z perspektywy takich osób jak ty czy ja mam 32 lata, to jest tak, że ja pamiętam samochody zawsze, chociaż i tak było ich mniej w moim dzieciństwie niż jest obecnie. Ale to nie są zjawiska wieczne i to nie jest tak, że nie można sobie wyobrazić innego świata, bo to nie tylko jest kwestia odwagi w zakresie rozwiązań, które byłyby w stanie zachęcić do tego, żeby ludzie bardziej używali transportu publicznego, czy zachęt do tego i rozwoju TBS-ów, które mogłyby stanowić istotną konkurencję dla firm deweloperskich, tylko po prostu te podmioty, one jeszcze w takim horyzoncie czasowym, który jesteśmy w stanie pamiętać. Ja jestem w stanie pamiętać doskonale świat z marginalną rolą firm deweloperskich, no to właśnie to jest nasza przeszłość, ale nie taka przeszłość jak wojny punickie albo powstanie warszawskie, które właściwie już nam się chyba zlewa jako wydarzenie równie odległe, tak niedosłownym sensie, ale jeżeli chodzi o percepcję naszych wydarzeń historycznych, tylko to jest przyszłość dużo mniej odległa. W tym momencie chciałem polecić książkę, która właśnie ma tytuł To jest nasza przyszłość, manifest na rzecz szlachetniejszego świata, która jest autorstwa Janseya Stricklera, czyli kogoś, kto założył Kickstarter, czyli taką platformę do finansowania różnych ciekawych projektów. I on właśnie w taki interesujący sposób przedstawia to, jak obecny kapitalizm jest tylko pewnym wydarzeniem, które jest względnie nowe i nie musi być jedynym, tak? Czyli chodzi o to, że rozwój świata nie musi się opierać tylko i wyłącznie o jak największy wzrost. I on postuluje właśnie to, że jego zdaniem w przyszłości będziemy też mierzyć, już powoli zaczynamy mierzyć wartość w innych skalach niż tylko i wyłącznie rozwój, cyferki i pieniądze, więc bardzo polecam to. Natomiast zanim przejdziemy do kilku jeszcze rozwiązań, bo też chciałbym o tym wspomnieć na koniec, to myślę, że jest jeszcze takie jedno pojęcie, które ty już wywołałeś do tablicy, a które myślę, że warto też wspomnieć w tej naszej rozmowie, czyli tak zwana urbanistyka łanowa. Co o niej możemy powiedzieć? Urbanistyka łanowa jest takim zagadnieniem, w zakresie którego moje rodzinne strony już mają się czym naprawdę pochwalić, albo niekoniecznie może się mają czym chwalić, ponieważ pochodzę z linii otwockiej, a właściwie takiej części już po stronie warszawskiej, która współcześnie jest określana jako dzielnica Wawer. Zajmowałem się w tejże książce swoimi doświadczeniami też z zakresu tego, jak mogło wyglądać dobrze zaplanowane przedmieście. Przedmieście, które jest oparte na jeszcze pochodzącej z przed II wojny światowej inteligentnie pomyślanej infrastrukturze transportowej w postaci linii kolejowej, która bardziej dalej prowadzi do Lublina z Warszawy. I w tamtym miejscu, gdzie ja jako dziecko się wychowywałem, miałem między innymi dostęp do takiej normalnej infrastruktury. Ona oczywiście była pewnie gorsza niż w obszarze śródmiejskim Warszawy, ale też nie była zła. W momencie, kiedy byłem nastolatkiem, na przykład autobus nocny jeździł co pół godziny spod mojego domu. Wielu ludzi nie ma tak dobrych połączeń, chyba większość ludzi nie ma tak dobrych połączeń, szczególnie jeżeli chodzi o komunikację nocną, a za dnia było oczywiście jeszcze lepiej. I to się dało racjonalnie zaplanować, ponieważ tam, gdzie ja się wychowywałem, była normalna siatka uliczna, przy której były domy ustawione wedle jakiegoś w miarę sensownego porządku. Można by się tam pewnie wielu rzeczy czepiać, ale chyba nie o tym rozmowa. Natomiast rozmowa jest o urbanistyce łanowej, która polega na tym, że nie mamy takiej racjonalnie zaplanowanej siatki ulicznej, czyli mamy ulice, które doprowadzają ruch do wysięgników, które udają ulice. Wysięgnikami nazywam właśnie takie drogi doprowadzające do domów ustawionych jak na sznurku. W książce opisuję przykład osiedla z moich rodzinnych stron, które ma kilometr długości, w ten sposób zrobionego. Domów jak na sznurku, które potrafią się korkować, nawet jeżeli są osiedlami domków jednorodzinnych, nawet jeżeli to jest wcale nie tak długie jak kilometr osiedle. A są to osiedla budowane w ten sposób ze względu na to, że to są dawne grunty rolnicze, działki rolne, które były bardzo długimi paskami ziemi. Przede wszystkim ze względu na to, że zawracanie maszyn rolniczych było łatwiejsze. No po prostu pług lepiej chodził po czymś takim. Ale ponieważ już sobie ponarzekaliśmy w trakcie naszej rozmowy na planowanie przestrzenne, no to też wiemy, że skoro polityka planistyczna często polega na tym, że jej nie ma, to nie zmieniano granic dawnych działek, pomimo tego, że one przestały służyć uprawie roślin.
a zaczęły służyć jako działki budowlane. W związku z czym mamy taką właśnie konstelację podłużnych działek, które no kiedy stoją sobie pojedynczo, to są tylko ciekawostką, jakąś osobliwością, ale kiedy budujemy całe układy osadnicze, całe układy przestrzenne polegające na tym, że mamy szereg takich pasków, no to mamy jakąś kompletnie niefunkcjonalną przestrzeń, która generuje masę problemów i też oprócz tego, że jest skrajnie niewydolna pod kątem komunikacyjnym, to też bardzo trudno w takim miejscu zaplanować jakieś przestrzenie wspólne. Przestrzenie publiczne pomiędzy osiedlami łanowymi niespecjalnie mogą występować i ten problem tyczy się wielu miejsc w Polsce. To nie jest tylko kwestia Warszawy, o której oczywiście tutaj też dużo mówimy jako osoby pochodzące z aglomeracji warszawskiej, ale osiedla łanowe, czemu zresztą przyglądam się w książce, występują od, no powiedziałbym, od morza po Tatry. Myślę, że takiego zwrotu można by użyć, albo od Rejnysy Łużyckiej po Bóg. Zastanawiam się jeszcze, jak w ogóle możemy tą całą sytuację poprawić, w jaki sposób, bo mówisz w swojej książce o różnych przypadkach, o osiedlach, które wyszły lepiej lub gorzej. Mówisz o takim ogólnym trendzie patodeweloperki jako czymś, co, tak jak też wspomnieliśmy zresztą, no niszczy niestety naszą przestrzeń. Ale właśnie, jeśli nie patodeweloperka, to co? Ty stawiasz takie pytanie na zakończenie swojej książki. Stawiasz też takie dwa pytania, czyli po pierwsze, jak wymusić poprawę jakości oferty deweloperów, a po drugie, jak sprawić, by na rynku pojawiła się jakaś oferta konkurencyjna, która byłaby czymś więcej niż nieistotną statystycznie ciekawostką. Czy my jesteśmy w stanie realnie rzeczywiście poprawić jakąś tą sytuację? Czy oprócz tych pytań, które ty też podnosisz na zakończenie swojej książki, myślałeś o jakichkolwiek innych rozwiązaniach, które warto byłoby zacząć wprowadzać, żeby jednak tej patodeweloperki było mniej lub może żeby przestała ona być pato? No, jeżeli będzie jej mniej, to siłą rzeczy myślę, że przestanie też być pato i myślę, że też skala zjawiska i skala budownictwa deweloperskiego umożliwia to, że tyle patologii się przez to przewija, co trochę może jest kontrintuicyjne, bo raczej byśmy sobie wyobrażali, że jeżeli mamy dużą konkurencję ze względu na dużą liczbę podmiotów działających na rynku, to one powinny konkurować pod kątem jakości. Ale jest to bardzo naiwne wyobrażenie, bo ono wynika z tego, że skoro cały system dostarczania mieszkań został oddany w ręce firm deweloperskich i głód mieszkaniowy jest tak duży, że to jeszcze przez wiele lat tak naprawdę mogłoby to sobie tak hulać w tym systemie, to w związku z tym no, teoretycznie moglibyśmy liczyć na to, że będą wprowadzone jakieś standardy jakościowe, ale w praktyce nie. Oczywiście nie wyobrażam sobie tego, żeby poprawić sytuację w polskim mieszkalnictwie bez tworzenia alternatywy dla deweloperów, więc no, uważam, że powinno się podjąć dwie grupy działań, czyli po pierwsze rozwinąć sferę regulacyjną, a po drugie rozwinąć alternatywy, no i też dostarczanie bezpośrednio mieszkań przez sektor publiczny. Jeżeli w Polsce w skali roku buduje się 629 mieszkań komunalnych, i jedno mieszkanie zakładowe, to jest w ogóle jeszcze ciekawsza statystyka, Gusto podał, w 2022 roku w Polsce powstało jedno mieszkanie zakładowe. Tak? Wyobrażasz to sobie? Mamy państwo prawie 40-milionowe, nikt nie wie ile milionowe, bo osoby uchodźcze z jednej strony, a z drugiej strony te duchy, które nam wychodzą w spisach powszechnych, chociaż tak naprawdę nie mieszkają, bo są gdzieś za granicą. To w państwie tej wielkości mamy jedno mieszkanie zakładowe. Ja rozumiem, że taki mamy współcześnie model pracy, że mało firm buduje mieszkania jako benefity pracownicze, że mało firm myśli o tym w ten sposób, chociaż wydaje mi się, że nie wiem, lasy państwowe, wojsko, policja, a czemu też nie na przykład szkoły chcące przyciągać nauczycieli do pracy, która jak wiadomo nie jest najlepiej płatna, więc może by zachęcić czymś innym. No jest szereg podmiotów, które mogłyby nas zachęcać do tego, żeby też powiązać ze światem pracy mieszkalnictwo. A mamy tymczasem państwo, w którym podobno rozwija się przedsiębiorczość, w którym ciągle panuje kult przedsiębiorczości i mówi się o tym, że wszyscy powinni zakładać firmy i to świadczy o poziomie rozwoju gospodarczego. I w takim państwie powstaje w skali roku jedno mieszkanie o charakterze zakładowym. To jest bardzo uderzająca statystyka. Więc to jest oczywiście jakiś typ mieszkalnictwa, nigdy nie będzie odgrywał wiodącej roli na rynku, ale też mógłby być przykładem jakiejś konkurencji dla oferty deweloperskiej. Deweloperzy nie znikną, no chyba, że zniknie nasz cały świat, a pewnie wiele osób tak działa, że jest na to jakaś szansa z różnych przyczyn, czy klimatycznych, czy
pewnych nie najrozsądniej postępujących panów z pewnymi walizkami, z pewnymi guzikami. W związku z tym no zakładam, że jednak deweloperzy nie znikną i chodzi tylko o to, żeby istniały inne opcje do wyboru. Żeby tego mieszkania zakładowego było w skali roku trochę więcej niż jedno, żeby tych TBS-ów liczonych razem z mieszkaniami komunalnymi nie było 64 razy mniej, 64, nie 64 punkty procentowe mniej, tylko 64 razy mniej niż mieszkań deweloperskich oddawanych w skali roku. Więc tu bym upatrywał tych przyczyn. Wspomnij tylko, czym są TBS-y? TBS-y to jest w największym skrócie, to jest coś w połowie drogi pomiędzy deweloperem i mieszkaniem komunalnym. To jest mieszkanie, którego nie kupujemy na własność, ale kupujemy pewne prawo do używania tego typu mieszkania. Jest to pewien rodzaj najmu, dużo większe możliwości dający niż najem komercyjny, ale mniejsze możliwości niż własność, bo na przykład takiego mieszkania formalnie nie możemy oddać nikomu innemu. I też są pewne ograniczenia dla osób, które o TBS-y się mogą starać. To prawo przysługuje no nie na przykład posiadaczom już wielu nieruchomości. To jest taka forma, która w Polsce jest realizowana poprzez spółki, które aktualnie będą już funkcjonować pod nazwą SIM, ale stare TBS-y zachowały nazwę TBS-y, dlatego też tak zwyczajowo jeszcze mówimy. Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółki najczęściej prowadzone przez polskie samorządy, ale czasem też w udziale jakichś innych aktorów, prywatnych podmiotów. J2 Construction jest zresztą przykładem omawianym w książce takiego podmiotu, które zupełnie prywatnie weszło kiedyś dawno temu w model TBS. I TBS-y są oczywiście bardzo ciekawą alternatywą dla budownictwa deweloperskiego, bo to jest sposób na to, żeby płacić mniej z punktu widzenia konsumenta po to, żeby koncentrować się na potrzebach mieszkaniowych, a nie na akcie notarialnym określającym własność do nieruchomości i na przykład mieszkać w obszarze śródmiejskim w Warszawie albo w jakimś innym mieście. Jedna z moich najbliższych przyjaciółek mieszka w świetnym miejscu na Pradze Północ nad stacją metra Szwedzka. Zazdroszczę jej tej lokalizacji. Ja nie mam mieszkania w TBS-ie, sam spłacam kredyt hipoteczny już. Tematem na inną rozmowę byłoby to, dlaczego to robię, ale też w znacznym stopniu dlatego, że niespecjalnie miałem jakieś możliwości inne do wyboru dla samego siebie. Natomiast TBS-y są też jakąś potencjalną taką konkurencją. No chciałbym, żeby było też więcej kooperatyw, które za chwilę będą mogły być realizowane na podstawie nowej ustawy, która wejdzie w życie, a już jest uchwalona w tej chwili. Chciałbym, żeby było więcej takich form nie tylko własnościowych, tylko też spółdzielczych. Chciałbym oczywiście, żeby było więcej mieszkań komunalnych, bo dzięki temu deweloperzy trochę musieliby się bardziej starać i mieliby się skupili na tym segmencie dyskontowym, który najczęściej kojarzymy z tymi no, takimi najgorszymi rozwiązaniami z zakresu budownictwa deweloperskiego. I ten model byłby oczywiście o wiele bardziej stabilny. Innym kierunkiem oczywiście są regulacje. Regulacje, które muszą na deweloperach wymuszać na przykład oddawanie części mieszkań na cele komunalne. Dlaczego by tego nie robić, skoro znaczna część dobrze funkcjonującego świata zachodniego korzysta z tego typu rozwiązania. Chciałbym, żeby oczywiście to były ostrzejsze przepisy, które mi się marzy świat, w którym nie będzie się budować mieszkań mniejszych niż 40-metrowe, bo przecież to jest standard tak naprawdę dobrej jakości życia dla singli, a nie 25 metrów, tylko nawet bym chciał jeszcze ten wymóg podwyższyć kiedyś, kiedy to będzie możliwe. No i oczywiście życzyłbym sobie, co jest chyba najtrudniejsze z politycznego punktu widzenia, do tego, żeby rzeczywiście w Polsce został wprowadzony podatek katastralny. Ale to oczywiście w warunkach, w których wszyscy są zmuszeni do mieszkań własnościowych, budzi strach i budzi też tym większy strach, że właściciele większej liczby nieruchomości będą próbowali wmówić wszystkim, że właścicielom pojedynczych nieruchomości grozi drastyczny wzrost opodatkowania, który odbije się na jakości ich życia. Jest to nieprawda, ale ten strach funkcjonuje. I chyba to właśnie on blokuje wprowadzenie w Polsce no czegoś, co bym nazwał cywilizowanym systemem podatkowania nieruchomości. W Kopenhadze właśnie jest coś takiego jak taka pośrednia alternatywa dla posiadania mieszkania, dla wynajmowania mieszkania. Trochę myślę, że przypomina TBS, może trochę bardziej mieszkanie spółdzielcze, gdzie po prostu te mieszkania są ogólnie tańsze niż takie pełnowłasnościowe i my po prostu wkupujemy się w część danej spółdzielni, co odpowiada mieszkaniu o jakby danej wielkości. I jest to taki system, z którego właśnie bardzo chętnie korzystają ludzie młodzi czy młode rodziny, no bo jest to po prostu jakaś taka bardziej dostępna. Więc mam nadzieję, że może i w Polsce też pójdziemy w tym kierunku. Tak. Rumunia jest państwem dumnych właścicieli mieszkań.
Znaczy nie wiem, czy dumnych, oczywiście żartobliwie to mówię, ale rzeczywiście, kiedy spojrzymy sobie na to, jaki jest udział najmu w ogóle mieszkań, no to z takim potocznym wyobrażeniu często funkcjonuje przekonanie, że jeżeli ktoś ma własność nieruchomości, która jest warta dużo pieniędzy, to oznacza, że są ludzie bardzo zamożni, bo ich było stać na to, żeby sobie załatwić mieszkanie. To jest bardziej skomplikowana rzecz, bo jak wiemy, dzięki zjawisku prywatyzacji mieszkań komunalnych, to często nikt sobie nie zarobił na takie mieszkanie, tylko miał farta, bo w odpowiednio mu się życie ułożyło, w odpowiednim momencie się sprywatyzował, albo ktoś z jego rodziny to uczynił. Ale generalnie rzeczywiście taką prawidłowością jest to, że raczej w społeczeństwach zamożniejszych więcej ludzi stać na to, żeby wynajmować. Istnieje też na przykład więcej mechanizmów bezpieczniejszego finansowania też zakupu nieruchomości, bo to jest jeszcze inna kwestia i do tego w książce się mniej odnoszę, ale fakt, że też tych kredytów hipotecznych w Polsce paradoksalnie nie jest aż tak dużo. Udział osób z kredytami hipotecznymi jest mniejszy niż w wielu państwach zachodnich, co oczywiście wynika z tego, że czujemy się mniej bezpiecznie, mamy mniejszą siłę nabywczą i tego nie można tylko wyjaśnić jakimiś wielowiekowymi zaniedbaniami wynikającymi z tego, że no po prostu jesteśmy statystycznie mniej zamożni niż ludzie w Belgii, Luksemburgu albo Szwecji, tylko to też wynika z tego, że no mamy bardzo prymitywny system finansowy, który został utworzony de facto w latach 90. i trochę się trzymają tego główne regulacje. To nie oznacza, że wszystkie akty prawne były uchwalone w latach 90., ale sama taka ideologia, która stoi za tym systemem, jednak pochodzi z tamtych czasów, gdzie ten nasz system finansowy opiera się na tym, że no mamy na przykład zmienne oprocentowanie kredytów hipotecznych. W tej chwili polskie banki zaczęły sprzedawać kredyty o stałym oprocentowaniu, ale to jest stałe oprocentowanie raczej czasowo, czyli jakby przez parę lat mamy gwarancję oprocentowania, a potem się zobaczy. I na przykład to parę lat to jest 5 lat, a kredyty się przecież bierze na lat kilkadziesiąt. Więc mamy system, który był dopasowany do potrzeb sektora finansowego po to, żeby sektor finansowy chciał po prostu zająć się finansowaniem tego typu ryzykownej działalności, jak finansowanie nieruchomości w mniej stabilnym państwie. No bo Polska w latach 90. była mniej stabilnym państwem. Niektórzy ludzie pamiętają jeszcze przecież to, jak mieszkania się kupowało bardziej za dolary niż złotówki. Trzeba było twardej waluty. Dzisiaj, a przynajmniej jeszcze niedawno, w takim modelu funkcjonowały na przykład nieruchomości w Ukrainie. Chorwacja była przecież też państwem, które w tej chwili dołączyło do strefy euro, ale kuna nie była na tyle stabilną walutą, więc bardzo wiele rzeczy też w Chorwacji sprzedawano za euro. Dlatego też to przejście w Chorwacji było na tyle łagodne, między innymi również z tego względu, że tam de facto ta waluta już funkcjonowała w istotnym stopniu w trochę taki nieoficjalny sposób wcześniej. Więc mamy do czynienia z takim systemem finansowym, który w czasach niestabilnych uruchomiono i to było trochę zrozumiałe, że w tamtych latach niekoniecznie traktowano parę lat po upadku Związku Radzieckiego, czy nawet paręnaście lat po upadku tego systemu przyszłość jako coś aż tak pewnego, ale trochę trudno to uzasadnić z perspektywy Polski, w którym 34 lata już po okrągłym stole, że ciągle mamy taki system zupełnie nie licujący z tym, czym mierzymy się w Europie Zachodniej. No bo widzimy szereg rzeczy, że zachodnie firmy inwestują chętnie w nieruchomości w Polsce przecież. To zjawisko się będzie powiększać. Mamy coraz więcej, coraz bardziej zaawansowanych form, jeżeli chodzi o polski rynek nieruchomości. Mamy coraz wyższej klasy nieruchomości różnego typu. Mamy biurowce, które konkurują na certyfikaty określające ich ekologiczne parametry. Mamy centra handlowe, które różnicują swoją ofertę i starają się przyciągać zróżnicowanie. A jeżeli chodzi o finansowanie nieruchomości mieszkaniowych, no to trochę funkcjonujemy w takim modelu, jakbyśmy się bali tego, że za chwilę Związek Radziecki powstanie. No, rosyjski imperializm owszem powstaje, robi fatalne rzeczy na świecie i krzywdzi ludzi, ale to nie jest wytłumaczenie tego, że mamy nie wiedzieć, o ile wzrośnie nasza rata kredytu i te wahania są tak monstrualne i tak nieprzewidywalne. A nad tym wszystkim jeszcze stoi oczywiście taki system regulacyjny, który jest podwójnie dziurawy, bo przecież nawet nie NBP steruje ratami kredytów w Polsce, tylko to jest nie Rada Polityki Pieniężnej, tylko całe oprocentowanie kredytów bankowych jest pewną formą spekulacji na bazie tego, co Rada Polityki Pieniężnej określi. Czym był ten parametr WIBOR i parametr WIRON, który zastąpi WIBOR, dalej jest mocno spekulatywną rzeczą, więc sfera niedoregulowania tego wszystkiego jest trochę przerażająca i no i właśnie, jeżeli mówimy o patadeweloperce, to nie możemy się zamknąć na temacie smętnego bujaka na śmiesznym parkingu we Wrocławiu albo grodzonego osiedla w Białymstoku,
czy urbanistyki łanowej na przedmieściach Szczecina. To jest kwestia też architektury finansowej, bardzo dziwnego rodzaju, chociaż może nie tak dziwnego, może to jest właśnie bardzo zrozumiałe i ma swoją pewną ukrytą racjonalność, ale to wszystko no, nie napawa optymizmem, ale właśnie pamiętajmy, patodeweloperka to nie tylko memy, patodeweloperka to system. To, że on jest tak nielubiany i zyskał złą sławę i internauci wymyślili nazwy go nazwać, to jest wszystko prawda, ale on jest dużo bardziej złożony niż sugerowałyby nam powierzchowne skojarzenia. I oczywiście bardzo się cieszę z tego, że on jest na tyle złożony, bo dzięki temu mogłem o nim napisać książkę, a nie tylko artykuł, za pomocą którego wizualnie pokażę parę śmiesznych historii. I w taki oto właśnie sposób podsumowujemy tę rozmowę o dziurach w ziemi, czyli o patodeweloperce w Polsce, o kraju, w którym warunki mieszkaniowe należą do najgorszych w Unii Europejskiej, ale są jakieś światełka w tunelu, jeśli chodzi o metody, którymi można w ogóle z tą sytuacją walczyć. I dziękuję Ci, Łukasz, za przedstawienie całej historii, tych pozytywnych, jak i negatywnych aspektów dotyczących tego zjawiska w Polsce. Dzięki wielkie i dzięki za zaproszenie. Było dla mnie ogromną przyjemnością być po raz drugi w Urbcaście. Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka z Łukaszem. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak było, to będę wdzięczny, jeśli podzielisz się tym odcinkiem z kimś znajomym, komu może się również spodobać, a także jeśli wesprzesz ten podcast w dowolnie wybraną przez siebie kwotą w serwisie Patronite. Już za 2 tygodnie wracam po polsku, a w przyszłym tygodniu słyszymy się po angielsku. Dzięki wielkie i do usłyszenia.